Cześć, witam bardzo serdecznie z małego leśnego jeziorka. Przyjechałem dzisiaj tutaj pierwszy raz. Taki rekonesans na Beli. No i lecimy ze szczypakami. W pierwszym rzucie. Nara śledziu. Sprawdziłem sobie przed chwilą głębokość, no to powiem wam szczerze, że ta guma to mi tutaj z 15 sekund chyba opadała, jak nie więcej. Także naprawdę jest gruba jama tutaj. Na początek myślę, że wtedy ogarniemy sobie brzegi, a potem spróbujemy czegoś na wodzie. O, jest. Widziałem tutaj dwa razy. Nie trafił. To było ciekawe. Już myślałem, że mi tutaj zlądują na mnie. Jest. Opadzie przywalił kolega. Kurczę, w drugą stronę wędkę. Mogłem wziąć. Widziałem jakby, że chce lecieć. No szkoda. To nie ryba. Mógłby być taki klamot, nie obraziłbym się. Jest kolejny. Ale bardzo szybko idzie do góry. Czyli nie będzie jakiś specjalny. Cześć koleżko. Oj, za samą skórkę jest. O hejku. No, taki śledź widzowy. Piąte branie dzisiaj. No ale w końcu coś mamy na pokładzie. Skurczybyk, no. Skurczybyk. Ale gumę całą zdjął. No jest kolejny. Rozmiar podobny. Czyli tak zwany śledź. Wypinasz się, ziomek, czy nie? Czy koniecznie chcesz na pokład?
O, takie jak 2,70 to można ewentualne skoki pod łódkę tutaj ogarnąć. Kurczę, dla mnie to jest problem, bo muszę te rękawiczki ściągać. No dobra, chodź, jak już tak bardzo chcesz, to dawaj, ziomek. Hopla, no może ze 3 centy większy od poprzedniego śledzia. Dobra, narazki. No powiem szczerze, że dużo tego małego tutaj jest. Naprawdę co kilka rzutów właściwie mam branie. No, zależy jak tutaj z wędkarzami i z kłusownikami. Ale jakby było w miarę, to za parę lat to tutaj jest, kurczę, Eldorado. Jakby to się w miarę uchowało tutaj. Jak chłopaki mają co jest jeszcze mało wiele, to naprawdę może być spoko. Aj, poszedł. Niestety, wziął w opadzie. Ale już gumę chyba ściągnął. Czy nie? A nie. Kurczę, no niestety. No dobra, ja już kończę. Ciemno, słońce zaszło. Jeszcze muszę belkę złożyć. Ale na pewno fajna woda, nowa odkryta. Dużo dzisiaj brań było. Dużo rybek na kiju. No wyciągnąłem chyba tylko 2 szczupaczki. No ale mimo wszystko fajnie. Także dzięki za oglądanie. Trzymajcie się, cześć.